Przygoda z Radiem Maryja. Proszę Państwa, no, nasza kamera Google była i na Lubelskiej, i tam w miejscach, gdzie Straż Miejska, w miejscach, gdzie Caritas na mniejszej części dworca wschodniego. Mamy bardzo ciekawe informacje dzisiaj, bo właściwie, żeby klamrą to wszystko spiąć, co my mówimy, to nasze podejrzenia się potwierdziły, a może nie tyle podejrzenia, ile fakty. Że jak ten balon taki wielki nad Wisłą, tam przy moście Syreny się wznosił, to ten balon jako jedno wielkie oszustwo nad Warszawą. Bowiem dziewczyna taka mówiła, z Brudna przyjeżdża, że chciała na rok, żeby jej facet w Orange załatwił, zrobił. Nie zrobił, to nieprawda. Potem przyszli do Orange jacyś ludzie i chcieli mieć dużo internetu, bo była promocja reklamowana i powiedziała, że tej promocji nie ma, to powiedzieli, że idziemy do Play, idziemy do Playa. Także proszę Państwa, jak to się mówi po angielsku, że nasze podejrzenia, zważywszy, że nasze podejrzenia się potwierdziły. My nic, o nic nikogo nie podejrzewamy, ale złodziejstwo, krętactwo, oszustwo i to, co ja dzisiaj usłyszałam, że ona nie chce być, proszę Państwa, w Orange, jest w Playu, ale jej rodzice są w Orange i ją strasznie tę dziewczynę nagabują, namawiają do Orange, a ona nie chce, bo ona tak wyczuwa, że kręcą, że kąsają, że podbierają. No, także widzicie Państwo, jeszcze powinni, jak jest ta linia Mysia, to okazja dobrać się, aby się dobrać do tej oszustystycznej firmy Orange, jak to mówił. Chociaż ja mam w Orange abonament i internet na telefonie, czyli dwie karty, a na dodatek jeszcze światłowody, a Mareczek przechytrzył całą tę firmę. Jakaś durna baba dzwoni. Wtedy, bo radio jednak nie było jeszcze tak bardzo przez wszystkich akceptowane, nawet w gronach naszych bieżących, prawda? A w tej chwili przeniesieni jesteśmy już od kilku lat do Ojców Klaretynów i bardzo serdecznie chcemy podziękować za to przytulenie nas. Ale nie ma go na tym wielkim Teofilowie 20-tysięcznym. Także proszę Państwa, firma Play tu wydzwania, proszę imię, nazwisko właściciela usługi. Ma złą dykcję, no dobrze, ale my nie o Playu chcemy mówić, nie chcemy tu obgadywać, nie, tylko mówimy po prostu, mamy program, bo ten balon nad mostem Syreny, ten balon nad Wisłą, nad skrawkiem trawy przy samej rzece i to 3-4 lata, ile temu? 2-3 lata temu ten balon się wznosił, wielki Orange i ja ciągle mówiłam, kolor Orange jest podejrzany, jest według mnie nieciekawy. Kolor Orange. Także proszę Państwa, to chociaż muszę powiedzieć, że z początku przez to długie słuchanie działalność też tej firmy w Złotych Tarasach jest punkt. Byłam. Babka niemiła, bo tam jest na przykład bank, kredyt, Orange. Babka niemiła. Zachowują się jak euro, chcąc znać wszystkie twoje ciotki, całą twoją rodzinę, a więc inwigilacja, a więc wiadomo, że jakieś żydostwo, które się dobrze przez światłowody tu od gruntu w Polsce a się zakorzeniło. Także już proszę uważać na firmę Orange. Poza tym w tarasach co jeszcze? Teraz też miałam smart, to kosztuje 35 zł kilka razy i kilka razy jak chcę wejść w ten smart, to za każdym razem oni chowają ten kod i tak oddalają ten kod, jakoby ktoś w to nie wszedł. Wszedł w coś innego, Orange One. No to jak ta dziewczyna mi mówiła pod tym Caritasem, co z Brudna przyjeżdża, tam się do niej nawet zalecali też, że jak ona dzwoni z Playa do Playa, to płaci. Ci bez łaski nic, czyli za darmo. A tutaj jest, proszę Państwa, Orange One, że 1000 minut. To po co to robić 1000 minut z Orange do Orange, skoro z Orange do Orange bez łaski powinno być darmowo. Także, proszę Państwa, są to oszustwa, które ludzi zbijają z pantałyku jakby. Po prostu człowiek traci orientację. Ja miałam, mam smart. Nawet twoja taryfa w moim telefonie
telefonie jest napisane Orange Smart. No to więc dobrze. Dzwonię, patrzę, tu zjadło. No jak to za SMS-a, za rozmowę zjadło, zostało 30 zł tam 78 groszy. No to przecież on mówi, to musi być 35 zł. Ja mówię, czyli dezinformacja. A sam jeszcze szukał w internecie, jakie to jest hasło na Orange Smart. Oczywiście, że znalazł po jakimś czasie, co mnie zastanowiło, gdy ja w tym byłam już 2-3 razy. I to powinno wejść samo, Orange Smart, powinno wejść samo i pomimo, że pisze, jak to, że tak powiem, tak ludzie mówią, jest napisane Orange